Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać na temat traumy z dzieciństwa. Jak się takiej traumy pozbyć? Oczywiście najlepszą metodą byłby tu dobry psycholog, tylko że w tym momencie wchodzą kwestie, który psycholog jest dobry. Nie wiem, ja Ci nie powiem, u psychologa byłem ostatnio w szkole średniej, a jak widać pewnie to parę lat temu ładnych było. Poza tym leczenie u dobrego psychologa prywatnie kosztuje sporo pieniędzy. Leczenie państwowe wymaga długich oczekiwań i nie wiesz nigdy, na jakiego psychologa trafisz. Ja Ci dzisiaj zaproponuję metodę, dzięki której będziesz mogła samodzielnie taką traumę z dzieciństwa zlikwidować. Od czego zacząć? Zacząć trzeba od odnalezienia tej traumy. Oczywiście są osoby, które wiedzą, w którym momencie taka trauma powstała. Oni pierwszy etap od razu mają za sobą. Natomiast Ty możesz nie wiedzieć, kiedy powstała. Wiesz, czym się objawia. Trauma ta objawia się Twoimi irracjonalnymi emocjami. Zupełnie bez powodu odczuwaś przed czymś lęk. Zupełnie bez racjonalnego powodu. Jakieś określone sytuacje czy osoby Cię denerwują i to bardzo denerwują. W jakichś określonych sytuacjach zachowujesz się zupełnie nielogicznie. To znaczy, że tutaj w grę wchodzą emocje niekontrolowane, które mogą być spowodowane tą traumą z przeszłości. Powstaje ona najczęściej we wczesnym dzieciństwie, przeważnie w wieku przedszkolnym, czasem trochę później. Ja powiem Ci, miałem taką sytuację, która mogła doprowadzić mnie do traumy. Na szczęście już jako dziecko myślałem troszeczkę inaczej, więc tego wybrnąłem. Opowiem Ci. W dzieciństwie dość długo opiekowała się mną babcia. Potem w pewnym momencie rodzice, nie wiem, czy chcieli mnie bardziej socjalizować, czy babcia przestała mieć czas, postanowili oddać mnie do przedszkola. W pierwszym dniu puszczono nam bajkę. Nie było wtedy jeszcze takich filmów, to była bajka z przezroczy. Pani wychowawczyni czytała podpisy pod przezroczami. I tam była taka straszna, przeraźliwa Baba Jaga. Strasznie się jej wystraszyłem. Zaraz bezpośrednio potem było leżakowanie. Wiesz co, przyszła pani z kuchni z wielgachnym nożem i powiedziała, że kto się odezwie, obetnie mu język. Straszliwie przeżyłem ten pierwszy dzień w przedszkolu, ale następnego dnia poszedłem znowu, bo tak było trzeba. Poszedłem, ale cóż zrobiłem? Matka odprowadziła mnie do przedszkola, grzecznie się rozebrałem, tak jak wszystkie dzieci. Powiesiłem sobie kurteczkę, czapkę, na takim, pamiętam, miałem taki wieszak z muchomorkiem. Dzieci się rozebrały, wszystkie przychodziły mniej więcej w tej samej porze. Pani wychowawczyni powiedziała, no to chodźmy do sali. Przeszła przez drzwi, dzieci za nią, pomalutku, a ja szybciutko założyłem z powrotem buty, kurtkę, czapkę i wyszedłem. W tej chwili to by się nie udało, wtedy była taka możliwość. Po prostu wyszedłem z przedszkola. Wyobraź sobie minę mojej matki, kiedy stoi na przystanku, czeka na autobus do pracy, a ja stoję, kilkuletni dzieciak, stoję naprzeciwko i czekam na autobus do domu. Dlaczego to wydarzenie nie spowodowało u mnie traumy? Dlatego, że poradziłem sobie z sytuacją. Traumę powodują wydarzenia, w których dziecko nie może poradzić sobie z sytuacją, nie może jej ogarnąć. Ja lepiej czy gorzej jakoś sobie poradziłem, więc traumy nie mam, zapewniam Cię, nie boję się ani Baba Jagi, ani noży. Koło budynków przedszkolnych przechodzę spokojnie, bez lęku. Natomiast ta sytuacja może trochę śmieszna, natomiast są sytuacje naprawdę poważne. Więc jeżeli wiesz, czym jest Twoja trauma, jak już Ci powiedziałem, czym została spowodowana, pierwszy etap masz za sobą. Jeżeli nie, musisz się dowiedzieć. Jak to zrobić? W takiej sytuacji odnaleźć taką sytuację, kiedy zachowujesz się irracjonalnie. Tak jak mówiłem, lęk, wściekłość, inne irracjonalne emocje. Stań, oczywiście miejsce spokojne, stań wyprostowany, wyprostowana, patrz podłogę przed swoimi stopami. Nie ruszaj głową, nie rozglądaj się na bok. Wtedy Twój umysł zacznie coś kombinować i wymyślać. Staraj się jak najmniej poruszać gałkami ocznymi. Patrz podłogę przed sobą
i całkowicie zanurz się w tym lęku, w tej wściekłości, która z nie wiadomo jakich przyczyn powstała. Zapytaj, dlaczego? Dlaczego? Co się stało? Oczyść swój umysł z wszystkich niepotrzebnych myśli, emocji i pytaj, dlaczego? Niech będzie tylko to uczucie. Pytaj, dlaczego ono powstało? Po jakimś czasie nasunie ci się obraz. Obraz sytuacji, która do tego doprowadziła. Obraz sytuacji, która spowodowała w dzieciństwie twoją traumę. Następnym etapem, kiedy już wiesz, co to jest, należy przejście tej sytuacji jeszcze raz. Znowu twój umysł, twoje wnętrze będzie się opierać. Nie chce przechodzić tej sytuacji, która była dla niego straszna. Ale musisz. Musisz przejść przez tą sytuację jeszcze raz, przypomnieć sobie, jak to było, widzieć niemal, jakże to było, przejść przez nią od początku do końca, jakkolwiek by to nie było bolesne. Potem na przykładzie powiem ci, jak to zrobić. Teraz trzeci etap. Trzeci etap to jest zmiana tej sytuacji. Zmiana zakończenia, zmiana znaczenia, zmiana przebiegu tej sytuacji. Powiesz, to niemożliwe, to już się odbyło. Właśnie, to już się odbyło. Teraz istnieje tylko jako twoje wspomnienie, jako film czy książka odłożona na półce w twoim umyśle. W tej chwili ta sytuacja już należy do ciebie. Ty nią rządzisz. Możesz dowolnie w nią wchodzić, dowolnie ją zmieniać, dobierać dowolne zakończenia. Kiedy już to zrobisz, kiedy ta sytuacja przebiegnie pomyślnie lub dobrze się skończy, powiedz, i tak było, taka jest prawda, tak właśnie jest. Coś, co zakotwiczy w twojej podświadomości przekonanie, że to jest wersja właściwa, prawidłowa. Powiem ci teraz na przykładzie, bo być może te teoretyczne wywody są trochę mało jasne. Sytuacja jest wzięta z życia, natomiast szczegóły są pozmieniane tak, aby nikt nie mógł poznać osoby, która to przeżyła. Był sobie taki facet. Bał się, panicznie bał się pijanych mężczyzn. A był to facet niemal dwumetrowy. Umięśniony, wysportowany. Kiedy widział pijanego mężczyznę, który nawet kiedy był chucherkiem możliwym do zdmuchnięcia jednym palcem, bał się. Odczuwał irracjonalny lęk. Jak to się stało? Tu właśnie w grę weszła trauma z jego dzieciństwa. Przypomniał sobie tą sytuację. Widział to tak jakby film. Tutaj jest tak to wyparte z twojej świadomości, że nie bierzesz pod uwagę, że ty w tym uczestniczysz. Oglądasz to jakby obserwator z zewnątrz. Mały chłopiec siedzi na podłodze w przedpokoju i bawi się wozem strażackim. Ten wóz strażacki plastikowy, badziewiasty, ale dla chłopca cudowny, fantastyczny. Matka chodzi nerwowo po mieszkaniu, gdzieś próbuje dzwonić, dodzwonić się, nic się nie udaje. Ojciec nie wraca. Miał wrócić z pracy już 2 godziny temu, nie ma go. Matka się wścieka, denerwuje, biega po mieszkaniu. To dziecko siedzi pozornie, spokojnie, bawi się wozem strażackim, siedzi w przedpokoju, czeka na tatę. W pewnym momencie otwierają się drzwi. Wchodzi tata, kompletnie pijany. Zatacza się, łapie równowagę, ale jednocześnie depcząc buciorem ten fantastyczny czerwony wóz strażacki. Zdenerwował się, kopnął jeszcze ten wóz, wylądował wóz na ścianie, rozsypał się całkowicie. Matka zaczyna krzyczeć. On odkrzykuje. Kłócą się zajadle. Dla dziecka jest to niezrozumiałe, ponieważ było to normalne, spokojne, fajne małżeństwo. Dziecko podbiega, zaczyna ich szarpać. Przestają krzyczeć na siebie, zaczynają krzyczeć na dziecko. Wyrzucają je do pokoju, zamykają drzwi. W pokoju jest ciemno. Dziecko siedzi przerażone, słucha głosów kłótni, całe się trzęsie. Zobaczył ten film, bardzo, bardzo go to ruszyło, przeżył. Musiał jeszcze raz, w tym momencie jeszcze raz wrócił do początku filmu. Wszedł w sytuację. Tak, to jest w twojej psychice, możesz wejść w sytuację. Wszedł w sytuację. W momencie, kiedy otwierały się drzwi, wziął delikatnie wóz strażacki i odstawił w kąt. Mężczyzna zatoczył się, złapał równowagę, wóz pozostał cały. Potem wziął dziecko za rękę. Takie małe dziecko niczemu się nie dziwi, a szczególnie w twojej wyobraźni, w twoim umyśle.
wziął dziecko za rękę i powiedział: chodź, rodzice mają sobie coś do powiedzenia, chodźmy do pokoju. Nas to zupełnie nie dotyczy, nie obawiaj się. Poszedł z tym dzieckiem do drugiego pokoju, zapalił światło, usiedli, pobawili się wozem strażackim. W momencie, kiedy rodzice trochę uspokoili się, zobaczyli, że dziecka nie ma. Poszli do pokoju, byli już spokojniejsi. Nie wzbudzali w dziecku lęku. To dziecko oczywiście, ten, który było tym mężczyzną, nie przeżyło traumy. Wszedł, zmienił, poprawił. To jest tylko przykład. Traumy mogą być spowodowane różnymi wydarzeniami, różnymi rzeczami. Różnie można reagować. Po prostu schemat. Trzeba uświadomić sobie, co spowodowało traumę, przeżyć tą sytuację jeszcze raz, wejść w tą sytuację, zmienić jej bieg, nadać jej pozytywne zakończenie, zatwierdzić. Tylko tyle i aż tyle. Wiesz, przypomina mi to również jakby ścieżkę rozwoju. W pierwszym momencie, kiedy istnieje trauma, jesteś ofiarą, tak jak w życiu. Jesteś ofiarą targaną swoimi, nie swoimi emocjami, myślami, zagonioną przez świat. Drugi etap rozwoju to jest tak, kiedy oglądasz ten film z traumą, stajesz się obserwatorem. Dalej targają twoją emocje, dziwne myśli, uczucia, swoje i nie swoje, ale już to obserwujesz, zdajesz sobie z tego sprawę. A trzeci etap, stajesz się kreatorem, tak jak przy zmianie tamtej przeszłej rzeczywistości. Tak samo możesz postępować w tej rzeczywistości, możesz stać się kreatorem, ale najpierw pozbądź się wszystkich traum. Znajdź je, doprowadź do pozytywnego rezultatu, to cię zobaczysz. Uwolni cię to od wielu niewłaściwych, irracjonalnych decyzji, uwolni cię od stresu, uwolni cię od lęku, pozwoli ci żyć pełniej, swobodniej. Dziękuję ci za twój czas dziś. Zapraszam do obejrzenia innych moich filmów. Zapraszam do subskrypcji kanału. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia.